najpierw pobili, a później spalili Małgorzatę G. oraz jej szwagra Henryka. Do dramatycznych scen doszło w Stryszowie i być może sprawa nie wyszłaby na jaw, gdyby trzecia osoba, wytypowana przez sprawców, nie zdołała uciec z płonącej pułapki. Konrad G. zdołał wyswobodzić się z więzów i uciekł z płomieni, zanim ogień na dobre strawił całe pomieszczenie. Wtedy ruszyło skomplikowane śledztwo, a na jaw zaczęły wychodzić kolejne mroczne fakty w tej sprawie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Do szokujących wydarzeń w Stryszowie w powiecie wadowickim doszło w grudniu 2020 roku. Piotr G. i Mateusz R. byli tego dnia pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Przyjechali, a raczej ktoś ich przywiózł, z Wadowic do Stryszowa, ponieważ mieli mieć porachunki z mieszkańcem tej wsi, 58-letnim Henrykiem G. Tak wynikało z późniejszych nieoficjalnych ustaleń medialnych. Sprawcy zlokalizowali dom swojej ofiary i ruszyli na niezapowiedziane spotkanie. Wtargnęli do środka siłą i niemal od razu rzucili się na Henryka po uprzedniej kłótni, która trwała przez chwilę. Z ustaleń śledczych wynika, że mieli znęcać się fizycznie nad mężczyzną, zadawać mu ciosy i kopnięcia, a także uderzenia za pomocą butelki i nogi od krzesła, aż połamali mu żebra i nos. Działali jednak dość chaotycznie, a hałas, który spowodowali, zaniepokoił lokatorów sąsiedniego domu. Znajdowali się w nim 53-letnia szwagierka ofiary Małgorzata G. oraz jej 33-letni syn Konrad. Do wujka najpierw zajrzał Konrad, który także został poturbowany i związany. Oprawcy dręczyli go podobnie jak wcześniej Henryka. Ukradziono mu również telefon oraz portfel. Na koniec do domu przyszła zaniepokojona Małgorzata. Już na wejściu padła nieprzytomna, ponieważ jeden z napastników uderzył ją czymś w głowę. Oprawcy domagali się pieniędzy i byli coraz bardziej brutalni. Konrada G. poranili nożem i związali kablem. Na koniec pobitych oblali farbą, zebrali jakieś papiery w kuchni i podłożyli pod nie ogień. Całe zajście przeżył jedynie 33-letni Konrad, którego sprawcy pobili i skrępowali. Nie zamierzali jednak pozwolić mu wyjść cało z tego wszystkiego, ponieważ mógłby być niewygodnym świadkiem. Chcąc zatrzeć za sobą ślady, podłożyli ogień w domu, w którym znajdowały się wówczas ciała Henryka i Małgorzaty, a także skrępowany 33-latek. Z niektórych medialnych doniesień wynika, że gdy płomienie trawiły budynek, 53-letnia kobieta i jej szwagier jeszcze żyli. Niestety, ostry dym i pożar nie dał im szans na przeżycie. Uratował się za to Konrad, który w ostatniej chwili wyswobodził się z więzów i wyskoczył przez okno. Sprawcy działali prawdopodobnie zbyt szybko, nieostrożnie, a ich więzy nie były solidne. To wszystko dało szansę mężczyźnie na ucieczkę, z której ten z sukcesem skorzystał. W późniejszym toku śledztwa wyszło na jaw, że 33-latek udawał martwego, nawet wtedy, gdy ogień już powoli obejmował jego ciało. To dlatego sprawcy byli pewni, że wszyscy zginą w płomieniach. Choć tak się nie stało. Gdy mężczyzna już znalazł się poza domem, natychmiast wezwał służby ratunkowe. Myślał, że może jeszcze uda się uratować jego mamę Małgorzatę. Jednak akcja się nie powiodła. Zarówno kobieta, jak i Henryk G. tego dnia ponieśli śmierć. Ich ciała z płonącego budynku wydobyli strażacy, którzy działali na miejscu. Z kolei 33-latek, który jako jedyny przeżył, trafił do szpitala. Wykryto na jego ciele nie tylko poparzenia, lecz również rany kłute, zadane jakimś ostrym narzędziem. Mężczyzna był przytomny i jeszcze zanim trafił do placówki medycznej, zdążył powiedzieć śledczym, co się stało przed wybuchem pożaru. W międzyczasie sprawcy, pewni, że udało im się zamordować wszystkich naocznych świadków, na spokojnie planowali swoją ucieczkę. Nie sądzili, że muszą się jakoś specjalnie śpieszyć. Najpierw wrócili do Wadowic, gdzie spakowali rzeczy osobiste, a następnie pojechali do Opola. Chcieli przekroczyć niemiecką granicę i dotrzeć do Holandii. Mimo tego, że 33-letni Konrad przeżył i błyskawicznie powiadomił służby o wszystkim, co się stało, oprawców jego rodziny nie udało się w porę schwytać. Piotr G. i Mateusz R.
uciekli za granicę. Pomógł im w tym wszystkim znajomy, do którego zadzwonili tuż po wyjściu z domu Henryka. To on podjechał po nich i miał zawieźć ich do Wadowic. W trakcie jazdy Piotr G. zapytał go, czy pożyczy im samochód, a gdy ten się nie zgodził, oprawca zagroził, że użyje broni palnej. Kierowca poczuł na szyi dotyk czegoś zimnego, co wydało mu się lufą pistoletu. Przestraszony powiedział znajomym, by zabrali auto, a sam z niego wysiadł. Wtedy Piotr G. i Mateusz R. pojechali do Czechowic-Dziedzic, gdzie mieszkał przyjaciel tego drugiego, Tomasz N. Poprosili go o pomoc, a on nie odmówił. Własnym samochodem zawiózł ich do Holandii. Użyczył im też własnego telefonu i konta w mediach społecznościowych, dzięki czemu zorganizowali sobie dalszy etap ucieczki. Długo jednak za granicą nie zabawili, bo zaledwie kilka dni później podejrzani zostali zatrzymani w Niderlandach. Był to efekt międzynarodowej współpracy funkcjonariuszy. Liczba schwytanych zwiększyła się z 2 do 3 osób, ponieważ sprawcom pomagał Patryk R., brat Mateusza. Jak podawała Gazeta Krakowska, Sąd Rejonowy w Wadowicach jeszcze w grudniu 2020 roku zwrócił się do strony holenderskiej o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec całej trójki. Ten wniosek został częściowo zaakceptowany przez Holendrów, którzy umieścili głównych podejrzanych za kratami. Procedura ekstradycji trwała niemal pół roku i dopiero po tym czasie trafili oni do Polski. Jeszcze zanim rozpoczął się proces, reporterzy Super Expressu byli na miejscu zdarzenia. Sąsiedzi powiedzieli nam, że sprawcy mieszkają w Wadowicach, ale przyjeżdżali do Stryszowa, bo mają tam rodzinę. Kobieta słyszała, że już kilka tygodni wcześniej pobili Henryka, ale on nie chciał tego zgłosić na policję. Być może się ich bał. O tym, że mężczyźni mogą być niebezpieczni, plotkowano w okolicy. Nikt jednak nie miał dowodów, nikt nie chciał szukać kłopotów, więc skończyło się na rozmowach między sąsiadami. Aż do feralnego dnia, kiedy z nieznanych przyczyn, których nie ujawniono z uwagi na dobro śledztwa, stała się tragedia. W toku śledztwa wyszło na jaw, że w Holandii Mateusz R. i Piotr G. zostali zatrzymani przez tamtejszych funkcjonariuszy, ale do innej sprawy, związanej z narkotykami. Dzięki współpracy polskich śledczych z niderlandzkim oficerem łącznikowym, obie sprawy szybko połączono. Mężczyźni mieli odpowiedzieć za dokonanie podwójnego zabójstwa oraz usiłowanie zabójstwa. Super Express ustalił dodatkowo, że mężczyźni są kumplami i to dobrze znanymi policjantom. Jeden z zatrzymanych miał już na swoim koncie odsiatkę, a drugi w więzieniu wprawdzie nie siedział, ale jego kartoteka także jest bogata. Sprawcy zostali zatrzymani na terytorium Królestwa Niderlandów dokładnie 7 grudnia 2020 roku. W międzyczasie polska prokuratura zdecydowała o postawieniu mężczyznom zarzutów zabójstwa Małgorzaty G. i Henryka G. oraz usiłowania zabójstwa syna Małgorzaty, Konrada G. i rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Patrykowi R., który jest bratem Mateusza, przedstawiono z kolei zarzut utrudniania postępowania, ukrywania i pomocy sprawcom. Następnie prokuratura zwróciła się do Sądu Rejonowego w Wadowicach z wnioskiem o areszt. Dopiero po jego zatwierdzeniu wobec Mateusza R. i Piotra G. śledczy zwrócili się do Sądu Okręgowego w Krakowie o wydanie za mężczyznami europejskiego nakazu aresztowania, co stało się 2 dni po zatrzymaniu, 9 grudnia 2020 roku. Jednocześnie polscy śledczy ściśle współpracowali z niderlandzkim oficerem łącznikowym w Warszawie. To jednak nie był koniec zatrzymań w sprawie makabrycznej zbrodni. Śledczy złapali po jakimś czasie w Polsce również między innymi Bartosza K. pod zarzutem poplecznictwa. Wciąż badany był także udział kolejnych osób, które mogły być zamieszane w tę sprawę. Mateusz R. i Piotr G. zostali sprowadzeni do Polski w pierwszej połowie 2021 roku. Po przetransportowaniu z Holandii, gdzie obaj uciekli, najpierw zostali przewiezieni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a stamtąd mieli trafić do prokuratury w Wadowicach, by usłyszeć zarzuty. Ale wcześniej musieli przejść kwarantannę w związku z przepisami sanitarnymi. Był to bowiem czas szalejącej pandemii. Ostatecznie obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, ale Mateusz R. i Piotr G. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Patryk R., brat Mateusza, nie wrócił do Polski razem z nimi, ponieważ, jak
jak się okazało później, nie został on objęty europejskim nakazem aresztowania. Wobec Bartosza K. zastosowano natomiast dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Proces Piotra G. i Mateusza R. przed Sądem Okręgowym w Krakowie ruszył w środę, 21 września 2022 roku. Mężczyźni wciąż nie przyznawali się do winy, ale w mediach pojawiło się więcej informacji na ich temat. Gazeta Krakowska ujawniła, że 34-letni Mateusz R. był ślusarzem, żonatym, ojcem małego dziecka. Z kolei 32-letni Piotr G. to kawaler z Andrychowa, podobnie jak jego kolega z kryminalną przeszłością. Przed sądem powtórzyli jeden po drugim, że nie przyznają się do zarzutów, odmawiają składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Kolejny mężczyzna, który został później wezwany, czyli Tomasz N., tłumaczył się przed sądem z posiadania środków odurzających oraz z utrudniania śledztwa, czyli pomocy, jakiej udzielił współoskarżonym, gdy wywiózł ich autem do Holandii. Zeznawał on z wolnej stopy. Gazeta Krakowska wyliczała, że ten 30-letni mechanik samochodowy dał zbiegom swoją komórkę, udostępnił konto na Facebooku oraz podwiózł do Rotterdamu w Holandii, gdzie przebywał od jakiegoś czasu brat Mateusza R., Patryk. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, czyli do narkotyków, które miał zostawić u niego, jak zeznawał, nieżyjący już kolega. Twierdził, że Mateusz R. to jego przyjaciel od kilkunastu lat i dlatego zgodził się go podwieźć do Holandii razem z Piotrem G. Dodał, że nie miał pojęcia o tym, że ściga ich policja, a mężczyźni mieli go oszukiwać i nie ujawnić prawdziwych powodów transportu. Do tej części zarzutów więc się nie przyznał. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, proces w sprawie morderstwa w Stryszowie wciąż trwał. Głównym podejrzanym, czyli Mateuszowi R. oraz Piotrowi G., grozi kara dożywotniego więzienia. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka Pokoju Zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.